Kolejny raz witam serdecznie wszystkich hodowców, tym razem z Kociewia zawiodą nas do Koszalina. Koszalin to jest okręg o numerze, oddział o numerze 0193. Lotuje tutaj kolega Jerzy Szczęśniak. Warto zaznaczyć, że jest to oddział, który liczy około 150 hodowców. I co jest ciekawe, we współzawodnictwie oddziałów ma piąte miejsce w Polsce. Dzisiaj gościmy u kolegi Jurka Szcześniaka. Kolega Jerzy Szcześniak jest tutaj wielokrotnym mistrzem oddziału w kategoriach, jak również we współzawodnictwie i z 50 z całości. I dzisiaj będziemy prezentować jego hodowlę. Więcej o swoich gołębiach właśnie powie nam kolega Jurek. I właśnie do niego teraz podchodzimy i posłuchamy, co nam mam do powiedzenia. Jak widzimy, mamy w tej chwili zimę. No niestety, właśnie chciałem powiedzieć, że tak się nas zaskoczyło, że pół metra śniegu spadło jadąc tutaj do kolegi Jurka. Mieliśmy trochę problemy, ale jakoś dojechaliśmy. Jak widzicie, koledzy, gołębiki wyglądają tak, jak wyglądają, jest zima. Ja podejdę może do tyłu trochę, pokażę szersze kolumta. Akurat dzisiaj dużo, bardzo dużo napadało w nocy, także trochę śniegiem nie za bardzo widać, ale można pokazać to zaraz tutaj. Wejdziemy. Panu redaktorowi pokażę. Jak widzimy tutaj... Proszę się nie nabijać ze mnie. Ja może jeszcze powiem, tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział, nazywam się Jerzy Szczęśniak, jestem wiceprezesem do spraw lotowych oddziału Koszalin. Oddział liczy około 150 członków, no lotujących kolegów jest około 130. A kto tak najbardziej tutaj wyróżnia, oprócz ciebie tutaj z oddziału? No tutaj jest nas, trzeba powiedzieć, że oddział pod względem lotowania jest bardzo silny. Nawet mogę się pochwalić tym, że jako lotowy wyniki w Polsce nasze bardzo są wysokie. Na przykład kolegi Waldemara Wypryka, samiczka, jest pierwsza w Polsce w tej chwili w kategorii najlepszy lot. Tak właśnie chciałbym, oprócz nazwisk właśnie Szcześniak, Wypryk na listach ogólnopolskich się liczą Paweł Orłowski. Paweł Orłowski, bardzo dobry hodowca. I tak jak mówiłem, bracia Wyprykowie, Waldemar, Andrzej i Mirosław. No i można powiedzieć Ryszard Kubicki i wschodząca, jak można powiedzieć, że wschodząca gwiazda tego sportu w Koszalinie, Zenon Jabłoński. Tak, Jabłońskiego kolegi gołębie też na stronie kiedyś przedstawialiśmy. Tak, bardzo dobry, zapowiadający tak. Się może nie wiekiem młody, ale stażem hodowlanym. Tak dalej. No i teraz, jeśli chodzi tutaj o moją hodowlę, tak jak Krzysiek tutaj kręci, tutaj widzimy gołębnik rozwodowy. Tak, tutaj co kolega pokazuje, ten z wlotami. Tak. A z drugiej strony są gołąbki młode. Tak, wejdziemy teraz zobaczyć. Wejdziemy do środka za chwilę też, ale możemy z zewnątrz poobserwować, jest śnieg. A tu już kolega Jerzy ma już z tego roku gołąbki młode. Młode są, także jak widzimy, no nie mogę ich wypuścić z tego względu, że jest... Pogoda straszna. Pogoda kiepska. Dobrze, wejdziemy teraz do gołębnika, może i tam więcej nam opowiesz. Już jesteśmy we wnętrzu gołębnika kolegi Jerzego Szcześniaka. Właśnie tutaj widzimy, jak samczyki spędzają zimę. I o tym, jak tutaj prowadzi hodowlę, więcej w zimie powie nam kolega. No tak jak widać, gołębnik jest dość duży. Może wcześniej posiadam dwa gołębniki lotowe. Zaraz tam do drugiego przejdziemy. To jest tak zwany duży gołębnik lotowy. Są trzy segmenty. W tej chwili przebywa tutaj 20-25 samczyków. To są gołębie roczne i starsze. I w każdym segmencie tutaj jest trochę więcej, bo tu jest 20, ale tak to jest po 16 cel. Cele są, jak widzimy, podnoszone, przesuwane i tak dalej. Cele nie są zamykane, tak jak kiedyś miałem, teraz metodę trochę przyjąłem. Cele są otwierane, miska jest cały czas w środku gołębnika. A to rozwiązanie gdzieś zaobserwowałeś u kogoś, czy po prostu sam do tego dochodziłeś? No mam tutaj, utrzymuję dobry kontakt z kolegami z Polski, którzy bardzo dobre wyniki osiągają. I tak mi kiedyś kolega powiedział, że taka cela to jest królestwo gołębia. I on tutaj cały czas przybywa w tej celi, położy się w środku i tak dalej, czy tam na miskę sobie skoczy. Sobie przebywa. Tak jak mówię, nie zamykam celi.
Tutaj widzimy gołębnik jest też, podłoga jest na ruszcie drewnianym, tak? Podłoga jest na ruszcie, w tej chwili tu jest bardzo nieposprzątane, tak jak widzicie, bo tu widzimy gołąbki. Chodzi o to, że jest zima i jest mróz. I tutaj, żeby podłogę sprzątać, to musiał wziąć siekierę, porąbać. Tak, jest to normalne. Byliśmy ostatnio z wizytą w wielogołębnikach. Niestety to jest ten udręka, że przy dużych mrozach niestety nie idzie tak posprzątać. O, tu mamy takiego pięknego czarnego. Co to jest za gołąb? Tak przy okazji. To są gołębie, można powiedzieć, nowy nabytek, drapowy gołębie. A, ten właśnie, tak? Tak. On ma tipesa, już u ciebie lotował ten gołąb? Tak, to są gołębie lotowane. To jest drugi taki podobny? Bardzo się dobrze zapowiadają, bo jako ciekawostkę mogę tutaj powiedzieć, że mieliśmy lot 2 lata temu. Przepraszam, tu jest kolejny właśnie taki czarny gołąb i tu jeszcze jeden widzę. I to są wszystko po drapach, tak? Loty gołębi młodych mieliśmy i bardzo był ciężki lot, 330 km. I muszę się pochwalić właśnie, że w pierwszej dziesiątce na oddział miałem 3 gołębie i wszystkie 3 czarne z tego lotu przyleciały. To są gołębie, pochodzą, tak jak powiedziałem, z gołębi drapowych od Wiesława Kurka z Piasecznej. Wiesił Kurek pochodzi z miejscowości, z Karczewa. Przy Karczewie mieszka Piotrowice. Tam mamy na stronie internetowej u nas, możecie Państwo, koledzy, przepraszam, zobaczyć jego gołębie w hodowli, jakie ma. I to właśnie on był jednym z pierwszych w Polsce osób, które ściągały gołębie Andreasa Drapy. I właśnie te gołębie pochodzą od niego. Ja tam u niego parę razy byłem. Nie wiem, on tutaj u mnie był razy 3 razy. Wie się... Przy okazji pozdrawiamy kolegę Wiesława Kurka. Tak, chcielibyśmy go przy okazji pozdrowić. Zresztą niedawno się widzieliśmy na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu. Tak. A ja oprócz Wiesława Kurka wiem, że masz gołębie też pochodzące od Andrzeja Walędziaka, którego też niedawno byliśmy, tak? Z Andrzejem Walędziakiem jest taka historia. Poznałem go na... Kiedyś w Starogardzie był gołębnik. Wspólny gołębnik, tak, oczywiście. Organizowali, ja może przypomnę, tam na stronie internetu u nas jest ten gołębnik. Pokazane, jak wyglądała ta rywalizacja. Były to 3, odbyły się loty w ciągu kolejnych lat. To były, organizował to Mariusz Szymanek przede wszystkim i oni tam po prostu organizowali wspólny gołębnik. Niestety nie udało się kontynuować tego, ale właśnie tam, jak kolega Jurek, poznał się z Andrzejem Walędziakiem. To jest Andrzej Walędziak, przypomnijmy, jest prezesem oddziału 074 Stary Gdański Kociewie, u którego niedawno gościliśmy, notabene. I muszę się pochwalić akurat, że na tym wspólnym gołębniku w Starogardzie mój gołąb był tam pierwszy. Na losie finałowym pierwszy przyleciał, ale wszedł drugi, tam o sekundy chodziło, że nie odbił się i tak dalej. Tak, po prostu była taka sytuacja, że anteny były za blisko od siebie umieszczone i po prostu dopiero jak jej oddaliło się, można było odbijać gołębie. Tak się niekiedy zdarza. No i tak jak powiedziałem wcześniej, z Andrzejem się poznaliśmy i wcześniej tego, jeszcze jak go nie znałem, obserwowałem jego wyniki w internecie, słyszałem od kolegów i tak dalej, uważam, że to jest bardzo dobry hodowca. On mnie odwiedził, był tutaj u mnie, ja go odwiedziłem, no i... Nabyłeś gołębi od niego? Nabyłem od niego gołębi młodych, w ilości chyba... Około 20 sztuk. Około 20 sztuk na pewno. I tu masz któreś z nich, tych jeszcze zostało? Ale muszę powiedzieć, że bardzo gołębie się... Sprawdziły. Sprawdziły, w tej chwili jest większość tych gołębi w rozpłodzie. No powiem tylko krótko, że w kategorii B, tak, wiesz, o tym o wynikach nie mówiłem, ale w okręgu wygrałem kategorię B, w regionie jestem północny, drugi. To w kategorii B 4 gołębie są właśnie... Od kolegi Andrzeja Walędziaka, co on też właśnie w trakcie fotoreportażu, który z nim nakręcaliśmy, wspominał. Z tym, że to nie są czyste kwiny, po prostu krzyżowałem ze swoimi gołębiami. Rozumiem, oczywiście. I tak tutaj kolega się pyta o gołębie właśnie od... Walędziaka, to już mówię, że tutaj te gołębie czerwone. Czerwony samczyk, drapowe. Tu widzimy je właśnie. To są właśnie skrzyżówki, pochodzą od Andrzeja Walędziaka. Walędziaka. Widzimy właśnie, te gołąbki siedzą. Ten stryj to jest oryginalny od Andrzeja też. Ten tutaj? Tak, on jest lotowany, gołąb to jest oryginalny. Tylko w rozpodzie przebywa? Znaczy on lata, ale ja jego... Nie lotuję, dwa razy włożyłem. To jest ten z tych, które kupiłeś, tak, 20 młodych, tak? Tak, oryginalny gołąb. Tego gołębie ci się sprawdziły po prostu. Jestem z tych gołębi zadowolony.
Wiem, że nieraz niektórym się trudno przyznawać do tego, że na przykład Błęga kupi od kogoś i po prostu uważa, że sukces tylko należy do niego, a nie chce pokazać, od kogo miał gołębie. Dobrze. Teraz może przejdziemy do kolejnej części, dobrze? Nim przejdziemy dalej, zobaczymy, kolega jeszcze Jerzy chciał nam pokazać, jak ma zbudowany gołębnik. Tutaj chciał pokazać, jak wyglądają do wentylacji zrobione przesłony. Sufit jest przesuwany. Tak. Można go sobie... On teraz jest odsłonięty, a w lecie kiedy go zamykasz, tak? Czy kiedy go zamykasz? Odwrotnie, no teraz masz zamknięty, tak? Teraz jest rozsunięty. Tak. Zresztą w sumie ja go teraz mało to nawet kiedy zasuwam, bo gołębie są zdrowe. Jak to się pani nie ma żadnego. A to rozwiązanie gdzie podglądałeś? U kogoś, czy to było tak, że... Gołębniki mi stawiał kolega ze Słupska, Mieczkowski Mirosław. O, Mieczkowskiego to chyba już widzieliśmy, z Wyszka Kociuby te gołębie. Gołębniki, tak. I to rozwiązanie jest... przywiezione, tak jak kolega mówił, Mirek, że zbędny. Aha, czyli to jest, nie tak powiem, nie tyle co, to jest podpatrzone u mistrzów belgijskich. Tutaj powietrze się unosi, a z tyłu jest wylotny. Rozumiem. Przejdziemy teraz dalej, wtedy właśnie znajdujemy w drugiej części gołębnika. Znajdują się teraz tutaj obecnie samice. Jest to też gołębnik lotowy. Przepraszam, samce. Samce też? Samce, aha. A panie Krzyśku, samiczki są tutaj. Aha. Z tej strony. To przejdziemy za chwilę do samiczek, a tutaj kolejne samce, tak? Czyli tam oprócz tamtych 25 samców. To jest lotowy jeden gołębnik, a z drugiej strony jest drugi. To przejdziemy tam za chwilę. Tutaj jest podobna konstrukcja, jak widzimy. W suficie są też te przegrody do wentylacji. Tu widzimy gołąbki siedzące sobie, mające swobodny wylot na wolierę. Tak wyglądają siedzące sobie na siodełkach. O! Mają po prostu podłogę z siateczki. Tak spędzają zimę. O, tutaj też widzę takiego czarnego masz. To jest też od kurka? Z drapów? Nie, to nie? Już jest trochę z innej. Trochę innej linii. Rozumiem. I to jest gołębnik lotowy twój też, tak? Też lotowy, tak. Też lotowy. Tu widzimy właśnie wlot. I to jest tak zrobione, że samczyki przebywają w ojlerze, tak jak widzimy. Tak. A samiczki z drugiej strony. A samiczki i widzą się? Nie, są oddzielone całkowicie. Nie widzą się w ogóle, jak ja sobie chcę posprzątać. Dobrze. Na przykład. To teraz przejdziemy do samiczek może, tak? Pokażemy. O. Tak z zewnątrz wyglądają wolierki u kolegi Jerzego. Tu widzimy, mają co jest ciekawostką, żaluzje obsuwane. Kiedy są jakieś wiatry, deszcze, niesprzyjające warunki atmosferyczne, można je opuścić. Teraz na przykład były podniesione, ale kolega dla nas specjalnie je zamknął. To kolego, pokaż nam teraz te samiczki, jak tam wyglądają. Mówimy o ciekawostce, to, aha, to jest poliuretan. Zobaczcie, jak to że jest przezroczysty, właśnie. O. Tak. Teraz mamy zimę. Dach, wolier jest wykonany z przezroczystego poliwęglanu. Proszę, podejdę bliżej, pokażę. Tak to wygląda. Czyli w gołębnikach jest jasno, nawet jak śnieg spadnie, jest jasno w środku. Także zamknięcie zewnętrznych żaluzji nie powoduje zaciemnienia całkowitego, a bardziej tyle co odsunięcie od warunków atmosferycznych, usunięcie tych szkodliwego wpływu tam wiatrów, śniegu i deszczu. I też co kolega podkreślił, że jeżeli śnieg spada, jeżeli on topnieje, później bardzo łatwo spływa, gdyż powierzchnia poliwęglanu jest bardzo śliska. O, a teraz Jurek, jakbyś podniósł te żaluzje, to byśmy pokazali te samiczki, jak wyglądają, co? Tutaj samczyki. Samczyki to co widzieliśmy wewnątrz, tak? Najpierw samczyki. O, teraz wolierę widzimy z zewnątrz. Podejdziemy bliżej, pokażemy. O. Tu możemy zaobserwować. Niestety od ostrości nam nie łapie tak mocno, dobrze. Teraz samiczki pokażemy. Podobnie kolega podnosi żaluzję. Samiczki są, panie Krzyśku. Tutaj. O, otworzy nam. O, to są te samiczki właśnie. Ile tych samiczek to masz? Około 20? Tak, gdzieś około 17, tak. Ty lotujesz samicami czy samcami więcej? No muszę się pochwalić, że samiczki. Lepiej? W drużynie w GMP są 3 samiczki. Między innymi ta czerwona. Ta co siedzi na tym środku. Tutaj, tak? Tak? O ta, to pokażemy kolegom bliżej. Tu, tak, o ta, ta tak. Czerwona, tak. I co to za gołąb jest? Skąd pochodzi? To jest krzyżówka, samiczka jest czerwony, Huben. Huben, tak. A samiczka jest właśnie od Andrzeja Walędziaka. A, widzimy właśnie. Gołąbki sobie siedzą.
Tak. O właśnie. Dobrze. Teraz przejdziemy do głębi młodych może, tak? Przejdziemy. Jako ciekawostkę pokazujemy właśnie gołębnik z gołębiami młodymi. Mamy miesiąc luty. I tak wyglądają właśnie młode już w miesiącu lutym u kolegi Szcześniaka. Przypominam, że jak gościliśmy u hodowlach, u hodowców innych, niektórzy tylko mieli, tu kolega Krzysztof Musiał z Tczewa miał młody, natomiast inni jeszcze nawet nie parowali. Ale u kolegi Jerzego możemy zobaczyć te młode właśnie, już widzimy jak sobie ładnie tutaj siedzą. Troszeczkę wejdę więcej do wnętrza. O, widzimy ile jest tych młodych. Proszę bardzo, zobaczyć jakim są zdrowiu. Mamy duże mrozy. A gołąbki sobie siedzą tutaj ładnie. O. Za dużo śniegu nie można wypuścić. No niestety. Pogoda jest trochę jak nawet na zimę zmienna u nas. O, dziękuję. I w kolejnej wolierze mamy drugą część samic, tak? Tak, lotniczki. Lotniczki. Też. One tylko siedzą w wolierze tutaj praktycznie, tylko tak? Wolierze. Tu je karmisz, tu widzimy karmik to, jest. Tak. Wszystko tak samo na ruszcie wykonanym z siatki. Tylko jest jedna wada, że woda zamarza. No to tak, to jak u wszystkich jest ten problem. O, tu widzimy. Ale gołębnik, ta woliera, przepraszam, posiada tak samo żaluzję, że można sobie zasłonić. Także w przypadku opadów atmosfery, oj, licznych można, jak się ozywa, osłonić. W kolejnej wolierze w gołębniku znajdują się gołębie rozpłodowe. Tu jak kolega wspomniał, jakie jeszcze rasy oprócz tych, które wymieniliśmy od kolegi, wyszła kurka drapy i Andrzeja Wolędziaka posiadasz tutaj w rozpłodzie? Engels 231. To są tatka Nowaka, tak? Wywodzące się? Jeden gołąb. Jeden, a inne też Engelsy masz? Są jeszcze też Engelsy, ale to są, tam mam gołębia od Marka Czaski. Tak, też z Prudnika kolega. Tak. I nowo nabyte gołębie z linii Champa, drapowy gołębi od braci Baranowskich. Tak, od Pawła i Roberta Baranowskich z Łochowa, oddział 03, okręg Warszawa. Tak, tam byliśmy na stronie internetowej mamy. W stosunkach wymieniamy się gołębiami, oni tak, tak. Gołębie wzięli, ja od nich. Też ich pozdrawiamy przy okazji. Tak. To zobaczymy może, tutaj, pokaż, ten tutaj co stoi to jest 231? Nie, ten to jest z Kanibala. Z Kanibala, od Dirka van Dijka. Tak, tak, widzimy. No, tak wyglądają sobie siedzące na wolierce, to widzimy ruszt jest. O, a tak wygląda wnętrze gołębnika rozpłodowego. W tej chwili są młode, też niedługo będą odsadzone. O, gołębie mają. Tutaj nie masz rusztu, tu jest pełna podłoga. Jest. O, tu widzimy gołębie młode. O właśnie w gnieździe. Dwa młódki z mamusią. O, tutaj kolejny. O, proszę bardzo. Jeśli chodzi o gołębie. A zawsze tak parujesz, że już o tej porze masz młode? Tak. To są. O, tu widzimy. Tu jest gołąbek, którego warto pokazać kolegom. To ten, pokaż go, to złap go może, co? Ten czerwony gołąbek. A co to jest za gołąb? To jest prezent od mojego przyjaciela z Biłgoraja. Wiesia Micyka. Stój tam. To tak, tak, pokaż kolegom, tak. Gołąb jest przywieziony z Ameryki. Czyli ma obrączkę, masz obrączkę może amerykańską, zobaczmy oryginalną amerykańską obrączkę. Może na zewnątrz wyjdziemy. Nie, to może ucieknie nam. No, to widzimy, tak, jest obrączka oryginalna amerykańska. I co to jest za gołąb, jakiej rasy? Huben. Gołąb ze Stanów Zjednoczonych został przywieziony? Przywieziony, piszczał ten gołąb, mój kolega go wziął, oblatał, ten gołąb latał u niego i on się bał, bo bardzo tam u niego są jastrzębie biją. Mm-hmm. I mówi, weź go Jurek. O, skrzydłeś tego gołębia, tak tutaj kolego, tak. Widzimy tak. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć. Powiedzmy tak bliżej, tak o tutaj, o tu, tak. O. O tym gołąbku tyle, bo go nie doceniałem. Jest czerwony, tak. Tak o, pokazał kolegom, o tu. Właśnie, widzimy go. A który jest rocznik gołębia? 2006 rok. Szósty. Co, u Ciebie w rozpłodzie? Teraz go krzyżujesz ze swoimi lotnikami? Powiem, Panie Krzyśku, w ten sposób. Pierwszy rok, jak go przywiozłem, zmarnowałem, bo dałem mu samicę, która miała po prostu tylko jajka.
Samicę usunąłem, dałem drugą samicę i po tej samicy wychowałem dwa młode i mieliśmy lot gołębi młodych w Strzebnicy koło Wrocławia, 330 km. Była bardzo kiepska pogoda, gołębie zostały wypuszczone pół do 11. Po nim młody 20 minut na całym oddziale wyprzedził wszystkie gołębie. I to mnie zastanowiło właśnie. Powiem teraz krótko, że po nim, po tym gołębiu, te płowy czerwone, co widziałeś, to wszystko jest z tego gołąbka. 6 razy pierwszy gołąb na oddział był po tym gołębiu. Czyli kolega Micyk prezent zrobił bardzo dobry. Bardzo dobry, za co mu serdecznie dziękuję. Zresztą my się przyjaźnicie się. Przyjaźnimy się, tak. Dzwonimy do siebie, potrafimy rozmawiać godzinę przez telefon nieraz o gołębiach. Nie? No rozumiem. On ode mnie bierze, ja od niego wymieniam. A dużo wychowanego masz potomstwa po tym gołębiu tutaj? No można powiedzieć, że w tej chwili bazuje na tym gołębiu i na gołębiu deklaku, takim niebieskim, który właśnie, no powiem tak, w tej drużynie GMP trzy gołębie to są córki. Tego, ale to też z Andrzeja Walędziaka gołębiami. I samicą Andrzeja Walędziaka. Walędziaka. To widzimy właśnie, kolega sam opowiada, jak tutaj wychodzi mu parowanie i co po tym lata. Dobra. Coś jeszcze takiego, jakiegoś fajnego jeszcze masz na spodowce tutaj? Bardzo dobry gołąbek, także jeśli chodzi o... O, tutaj taki na jajkach siedzi, zobacz jaki ładny. Panie Krzyśku. Bardzo, zobacz, tu, Jurek. Zobacz jaki ładny siedzi. Muszę się pochwalić tą samiczką. Tak. Ta samiczka była w konkursie redakcji w gazetce. Jak się nie mylę, 6. w Polsce. 66 konkursów. A pożył tak do kamery bliżej troszeczkę, tak? I skrzydło jej pokaż może. O, widzimy. I co to jest za gołąb? To jest gołąb Grondelans. Od Piotra Grzelaka z Darłowa. Tak, na stronie internetowej mamy kolegę Grzelaka, on na olimpiadzie ma nawet gołębia. Tak. W standardzie, muszę, nie? Muszę się pochwalić, że ta samica przez 6 lat, 66 konkursów i ja miałem ją lotować. Był kiedyś tutaj u mnie redaktor i... Tadek Nowak? Nie. Zichu... Karoń. No i tak mi nagadał, że tą samicę wziąłem do rozpłodu. On mówi, że nie warto, bo co z tego, że ona zrobi 10 konkursów wcześniej, czy później ona zginie i tak dalej, a takiego gołębia kupić, wiadomo, że będzie bardzo trudno. Tak. I w rozpłodzie się sprawdziła? To jest gołąb, mało takich gołębi, można powiedzieć, że jest w ogóle. Ona potrafiła, 4 razy w karierze była pierwsza, potrafiła ze 100 km być pierwsza i z maratonu. Czyli gołąb uniwersalny. Jaką ciekawostkę mogę powiedzieć, taką sprawę, że mieliśmy lot maraton z Ostendy, około 1000 km. Gołębie zostały puszczone o 16 i ona przyleciała w nocy, około godziny 3. Nad ranem. Pokażmy jeszcze raz może do kamery, tak przodem troszeczkę, Jurek. O, widzimy. To jest nakrapiana, ciemna samiczka. I tutaj właśnie, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jeśli chodzi o ten lot, tu jest taka białolotka niebieska. Tak. O, tutaj widzimy się. Tak. Tu. To muszę, chciałem powiedzieć w ten sposób, że mieliśmy ten lot właśnie, tak jak mówiłem, ze Ostendy, 1000 km. To ta białolotka przyszła za dwie druga, została skontraktowana i powinna być pierwsza, ale że tam ten martwy czas, przesunięcie i tak dalej, to była w okręgu 11, ta była 12 i taki niebieski, sam jest, którego nie mam, zginął, był trzeci. Czyli trzy pierwsze nagrody twoje były, tak? Pierwsza przyleciała ta za dwie druga, trzecia... Druga, ta samiczka była przed trzecią zapalona na ziemi, bo było tak ciemno, że jej nie było widać. I później o trzeciej przyleciał tamten niebieski samiec. Rozumiem. I to jest gołąbek, który samiczka przeznaczona jest do rozpłodu. Tu teraz widzę młot, a tutaj taki ładnie siedzi sobie o, gołąbek na jajeczkach. Co to jest za gołąb? To jest gołąb mojej hodowli. Sontjens. Jansen, krzyżówka. Rozumiem. No, jak mówiłem tutaj wcześniej o Andrzeju Walędziaku, no muszę się pochwalić, że Andrzeja, moje gołębie są też w Kociewiu. Na Kociewiu, u nas.
dużo głębi moich posiadach kolega Wesołowski Zbigniew. Tak. I wiem, że bardzo dobrze te głębie się u niego sprawują, bo tam bardzo dobre ma wyniki. Oczywiście. Brata kolegi Wesołowskiego znam, bo w tej samej wsi mieszkamy razem. Tam także najlepiej właśnie, najlepszy mój gołąb był oryginalny na mojej obronce jeszcze w maratonach u nich. Rozumiem. Na wystawie i tak dalej. I też tam się kontaktujemy, bo on dzwoni do mnie, ja do niego dzwonię. Bardzo jest zadowolony z tych gołębi. Rozumiem. Także widzimy, tutaj odwiedziliśmy kolejną hodowlę. Kolega Jurek nam pokazał swoje gołębi rozpodowe, lotowe. I w dniu dzisiejszym niestety już jest trochę zimno, trzeba skończyć, ale kolegę odwiedzimy w trakcie lotów jeszcze w sezonie lotowym, kiedy będzie ciepło. Dziękujemy bardzo. Na zewnątrz panuje mróz, ale w domu możemy sobie spokojnie porozmawiać z kolegą Jerzym Szczęśniakiem z Koszalina o sukcesach, które ma. Kolego, bym prosił, kolego Jurku, jakbyś teraz tak opowiedział nam właśnie o najlepszych twoich osiągnięciach z tego roku, to właśnie puchary są tylko z tego roku, tak? Tak, to są puchary. Tak, to tak, opowiedz to jeszcze nam, jakie osiągnąłeś sukcesy w tym roku. Zaczniemy od oddziału. Tak. Mistrz oddziału kategoria GNP. Tu. Ja tutaj ciekawostkę powiem, bo tutaj w tym roku kupiliśmy kabinę nową dla oddziału i żeby zaoszczędzić trochę pieniążków, zrzekliśmy się, co niektórzy, pucharu na rzecz kabiny. Kabiny, tak. No i tutaj na przykład jest puchar, ale na pucharze są cztery plakietki. Rozumiem. Po prostu, cztery, żeby zaoszczędzić ze wszystkich stron. Jeden puchar zbiorczy. O, tu widzimy właśnie. No i mamy na przykład tytuły. Wypisane są we współzawodnice, które jak się odbywało w oddziale. Mistrz oddziału kategoria GNP. Tak, pokaż tak tu kamerę, tak bliżej, tak trochę. Mistrz oddziału kategoria B. Trzeci roczny gołąb 10 konkursów. Także jeden wspólny gołąb, jeden wspólny puchar za cztery konkurencje. Oddziału kategoria samice. Tak, mamy. I z oddziału w dalszym ciągu. Też puchar zbiorczy taki? Też. Cztery tytuły na jednym pucharze. Mistrz oddziału kategoria całości. 7 gołębi z całości u nas się liczy. Tak. Mieliśmy taki lot o puchar prezesa oddziału, ostatni lot, miałem z tego lotu trzeci zespół. Drugi lotnik oddziału, 12 konkursów, samiec. Pierwszy wicemistrz oddziału, 7 gołębi z 50 do GMP. Mhm. I z oddziału jeszcze są tutaj dwa pucharki malutkie. U nas jest coś takiego, że jak gołąb z lotu pierwszy przyleci, to dostajemy puchar. Tak, to jest właśnie za te gołębie, tak? Tak. Które miałeś miejsce? Pierwszy gołąb z lotu, miejscowość Szwerin, Pompow 3. No tak. A ten wielki puchar to za co masz? Spokojnie, dojdziemy. Dobrze. Panie Krzyśku. Pierwszy gołąb z lotu z myśli Boża drugiego. Tak. I to jest oddział. Czyli ta puchara, jakbyśmy przeliczyli, to by było 10. No, ale tutaj dzięki temu, że koledzy się zrzekli, pieniędzy więcej było na kabinę, tak? Kabinę już kupiliście? Tak. Tak. Jaka to jest kabina, na ile tysięcy gołębi? 160 klatek, klatki wymienne. To Geraldy? Oryginalna niemiecka, czy jakaś inna? To jest od pana Kucharskiego z Andrespola. Tak, wiem, który to pana Jana Kucharskiego przy okazji. Też pozdrawiamy, na stronie internetowej też mamy link do strony i polecamy kabiny, bo oprócz kabin takich dla oddziałów robi też kabiny dla indywidualnych hodowców, na paręset gołębi tylko. I teraz przechodzimy do okręgu. I w okręgu zaczniemy od lotników. Pierwszy lotnik okręgu. To pokaż puchar, jak on wyglądał. Kategoria H. Tu mamy puchar, tak. Pierwszy gołąb w okręgu, pierwszy lotnik okręgu kategoria H. 6 konkursów to są loty powyżej 300 km. Mhm. Tam też szczegóły dotyczące gołębi, numery, jakie w lotach, to na stronie internetowej możemy zobaczyć kolegi Jurzego Szczęśniaka. To proszę do nas wejść na stronę Nasze Gołębie w dziale Hodowle Gołębi. Tam w osiągnięciach można te wszystkie dane szczegółowo odczytać. Drugi lotnik okręgu, kategoria ta sama H. 6 konkursów, loty powyżej 300 km. Nawet widzimy takie same puchary są. Później mamy lotniki w kategorii D. Tutaj musi mieć gołąb co najmniej 12
konkursu. Konkursu. Tak. Drugi lotnik okręgu kategorii D. A okręg ile liczy tutaj Koszalin? Około 800 hodowców. Także widzimy, to jest to rywalizacja w doborowym gronie, w licznym też gronie. Trzeci lotnik okręgu kategorii D. 12 konkursów. Ja numery, gołębi. To wszystko na stronie internetowej, szczegóły będziemy mogli się zapoznać z tym. No i mamy teraz w dalszym ciągu okręg. Mistrz okręgu kategoria B. Koeficjent 102,93. Tak, widzimy. Mistrz okręgu kategoria GMP. 1411,40. A w Polsce które to miejsce dało Ci? 63. Przodownik. Tak. Tak, także widzimy 66 miejsce, czyli 63 przodownik. To był najlepszy sukces, co miałeś najwyższe miejsce, co? Nie, chyba. W Polsce, jeszcze. Tak. Jeśli GMP, w kategorii GMP. W kategorii GMP. Tak. I to w tym roku właśnie było. Tak. W drużynie GMP to miałeś właśnie te gołębie od kolegi Andrzeja i od Kurka. Tego Hubena, nie. Od tego Hubena, tego od wiem, którego mamy. I miast... Tak. Gołąb czerwony. Pierwszy wicemistrz w okręgu kategoria D. No i został teraz jeszcze nam jeden puchar, który zdobyłeś w tym roku. To jest puchar za co taki wielki? Puchar to jest z regionu. Czekaj, zobaczmy tutaj napis na tabliczkę sobie. Spojrzymy, tak. No, widzimy, o, może tak ustawimy, żeby było widoczne. O, tu widzimy. Kolega Szcześniak Jerzy z regionu. Puchar, za co to był puchar? Też chyba kategoria okręg Koszalin, oddział Koszalin, region drugi północ. Pierwszy wicemistrz regionu, przepraszam, kategoria B z 50. 102,93. Tak, a przypomnijmy też, że region północny jest to licznym regionem. Ile liczy hodowców? Około 5-6 tysięcy. Tylko, że do regionu tutaj takie okręgi są jak Szczecin, Koszalin, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Pomorze Środkowe. No, także widzimy, jest to rywalizacja przy dużej konkurencji. Napisane na pucharze jest, że drugi przodownik kategoria GMP 1411,42. Piąty przodownik kategorii D. Kategoria D. No i tam jeszcze Przedstawiliśmy tylko niektóre z osiągnięć kolegi Jerzego z tego roku, tylko na dole ma takie specjalne pomieszczenie, gdzie te puchary tam są ustawione z poprzednich lat. Niestety tam nie pokażemy, gdzieś jest bardzo zimno. Tam jest też zastawione dużo przedmiotów wykorzystywanych przy hodowli gołębi, tam się znajduje, także po prostu nie mamy miejsca. Ale jak będziemy w lecie, na pewno kolegom pokażemy, jak tam wygląda i tutaj co się dzieje u kolegi Jerzego w hodowli. Także zapraszamy do oglądania naszej strony, tam sobie w kolejnych odcinkach też i te hodowle, które już też widzieliśmy, ponownie w lecie będziemy mogli oglądać. Dziękuję bardzo, do zobaczenia wtedy.